chcieliśmy wprowadzić niestandardowe formy promocji dla kibiców, dla klubu, które jeszcze wcześniej nie były używane w Polsce, więc na pewno zarówno kibice, jak i klub, myślę, będą zadowoleni, bo mogą spodziewać się czegoś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Staramy się wspierać kluby ze Śląska. Wczoraj podpisaliśmy umowę z Podbeskidziem, dzisiaj podpisujemy z GKS-em Katowice, bo to są dla nas ważne kluby, są z regionu i tutaj chcemy wspierać sport, nie tylko piłkę nożną, ale też inne dyscypliny. Marka Fortuna to marka rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Bardzo cieszymy się, że taki sponsor podjął współpracę tutaj z naszym klubem. Rozmowy trwały stosunkowo krótko, były bardzo efektywne i mam nadzieję, że efektowne. Jest to pierwsza umowa w klubie GKS Katowice, w którym podpisujemy ją wspólnie z kibicami. Z tego powodu wypada się tylko i wyłącznie cieszyć, ponieważ może to wpłynąć na wielkość sprzedaży, wielkość obrotu, a tym samym na korzyści i dla klubu, i dla kibiców. W wielu klubach zazwyczaj sponsorzy współpracują jedynie z klubami, a na przykład kibice szukają swoich sponsorów. A u nas się tutaj udało dokonać takiej rzeczy dzięki właśnie firmie Fortuna, dzięki działaniom zarządu GKS-u Katowice, że połączyliśmy to. Bo wiadomo, że bookmaker to zazwyczaj kieruje swoją ofertę do kibiców i myślę, że to jest świetna sytuacja i taka niespotykana w Polsce, że wszystkie trzy strony będą tak naprawdę z tego zadowolone, no bo to zarówno firma będzie sponsorować i klub, i kibiców. Kibice coś z tego będą mieli, klub coś z tego będzie mieć. No świetna sytuacja. Umowy, gdzie dostaje się pieniądze za nic, to nie są zbyt zachęcające do różnych aktywności. A tutaj nie ukrywajmy, no kibice GKS-u Katowice na pewno spokojnie znaleźliby się w Ekstraklasie, myślę, że spokojnie w tej grupie mistrzowskiej, więc nie będzie to dla nas jakimś, myślę, wielkim problemem, żeby zaktywizować fanów, więc ja akurat o to jestem bardzo spokojny. Myślę, że firma Fortuna i zarząd GKS-u Katowice będzie bardzo zadowolony z naszej aktywności.